bo nic mi nie szło. 100 plus za 100 plus. To nie zdałam w pierwszych 5 dniach. Drugie konto demo, ten egzamin. No i później już po 3 miesiącach właśnie przyszedł totalny kryzys. Naprawdę myślałam, żeby odejść z akademii. Witam Cię bardzo serdecznie. Zaraz połączymy się z Patrycją. Będę miał tutaj przyjemność z nią sobie chwilkę porozmawiać. Patrycja to jest fenomenalna osoba, która ma naprawdę niesamowite efekty, dlatego ja już wysłałem linka Patrycji i teraz czekamy, aż ona wejdzie do pokoju. Hejo, hejo, jak mnie słychać, jak mnie widać? Hejka, widać, słychać. Tak, wszystko dobrze, mamy łączność dobrą? Tak jest. Bo nie wiem, czy widzisz, ale tutaj znajduję się na Bahamach albo w jakiejś Tajlandii. No właśnie, widzę, dobrze masz. Nie byłem pewny, czy będzie dobry internet. Dobra, słuchaj, jak mam do Ciebie mówić? Patrycja, Patty, bo na Facebooku... Patty, mów Patty, nienawidzę Patrycji. Dobra, to przepraszam. Tak, dlatego tam tak jest właśnie. Dobra, to będzie Patty. Słuchaj, Patty, włączyłem już nagrywanie. Myślę, że sobie pogadamy tak 10-15 minutek na spokojnie, na luzaku totalnie. Nie mam jakby planu, więc ja się może przedstawię. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Franek Rumak z tej strony, CEO projektu Take Profit Crypto Crew. No i mam tutaj przyjemność właśnie przywitać, porozmawiać z Patty, która ma naprawdę bardzo fajne wyniki w tym, co od niedawna robi. Więc cześć, Patty, jakby mogła po prostu 2-3 słowa o sobie przedstawić się, może ile masz lat, jeżeli możesz powiedzieć, jeżeli nie, jak najbardziej spoko, kobiet się o wiek nie pyta, więc nie trzeba, ale może czym się zajmujesz w życiu, no jak to u Ciebie w ogóle w życiu wygląda? Mam 30 lat, mam dziecko, nie pracuję, więc w sumie teraz tylko krypto. O, proszę, proszę. I od jak dawna już nie pracujesz? Wiesz co, od 5 lat nie pracuję w ogóle. Okay. Zatrudniłam się na początku roku, ale wytrzymałam miesiąc tylko w pracy. Także po miesiącu się zwolniłam i wtedy już byłam chyba po tych 3 dniach tego kursu darmowego w Take Profit. I wtedy stwierdziłam, że właśnie no to już może to już jest ten moment, żeby... Czyli kiedy to było jeszcze raz? W lutym chyba, lutym, tak? Jest jakoś tak, tak mi się wydaje właśnie, luty, tak. Teraz mamy to, sierpień. Mamy sierpień, no, lipiec, tak. W marcu dołączyłam do akademii, no, czyli ile to? No, pół roku prawie. No. No. I powiedz mi, dobra, to jak już jesteśmy na takim etapie akademii, czy ty miałaś właśnie w swoim życiu, nie wiem, styczność z wykresami, z krypto, nie wiem, z inwestycjami, takie rzeczy, czy jakby totalnie taka świeża osoba? Nie, totalnie nie miałam z tym nic wspólnego. Ja już gdzieś tam słyszałam z 3 lata temu o kryptowalutach, ale wiadomo, każdy mówił, że daj spokój, że stracisz forsę, że po co się w to pchać, więc tak w sumie odpuściłam temat.
I jakoś chyba rok temu to było, gdzieś tam natrafiłam Paulę Peszko na Instagramie i miała tam wyróżnioną właśnie relację o kryptowalutach i od tamtej pory jakoś właśnie mnie to tak zainteresowało i zaczęłam podglądać właśnie Paulę, ciebie, akademię i tak się zastanawiałam i, no to i w końcu... Ile się zastanawiałaś, tak plus minus? No plus minus to prawie rok. Okej, okay, no to no jesteś, powiem ci, na pewno w topce, w top 10 na pewno się znajdujesz, bo właśnie jest troszkę osób, które tak się przyglądały, właśnie pół roku, tak. 9 miesięcy, rok i tak mówią, dobra, zobaczymy jak to będzie. No i powiedz mi, jak tam właśnie początki wyglądały u ciebie? Początki właśnie były bardzo dobre. O. Tylko, że też tak trochę źle zaczęłam, bo ja tu tak trochę tego się uczyłam, trochę tego. Nie miałam takiego planu jakby, żeby zrobić to wszystko po kolei. No i później już po 3 miesiącach właśnie przyszedł totalny kryzys. Już naprawdę myślałam, żeby odejść z akademii, bo nic mi nie szło. Stop loss za stop lossem. Wtedy właśnie robiłam drugie konto demo, ten egzamin. Okay. Którego nie zdałam w pierwszych 5 dniach, bo gdzieś tam emocje zaczęły grać, ja gdzieś tam źle wpisałam lot, zjadło mi tam chyba ponad 7000 dolarów, jeszcze miałam jakieś swoje straty, tak. I wtedy właśnie tak sobie pomyślałam, że kurczę, może jednak to nie to, może jednak ja się nie nadaję. Ale wtedy właśnie na ratunek przyszedł Franek Rumak. O, znam gościa. Bo weszłam wtedy na Instagrama i zobaczyłam twój taki mega motywujący jakiś post. Okej. Okay. I mówię, nie, dobra, może jednak spróbuję. Zaczęłam się uczyć, robić analizę, wysłałam jedną Kamilowi Lewandowskiemu, który nawet ją pochwalił, więc to mnie też jeszcze dodatkowo zmotywowało i mówię, nie, dobra, cisnę. No i zaczęłam się uczyć faktycznie dużo, zarywałam nocki, dalej w sumie zarywam, no ale już tak w sobie wszystko przeorganizowałam, zaczęłam grać tak jak należy, zaczęłam zabezpieczać te swoje pozycje, ściągać częściowo zyski, a tego wcześniej nie robiłam. I tak już jak sobie to wszystko poukładałam i zaczęłam się uczyć tak od A do Z, to już wtedy już wiedziałam, że taka czuję się już gotowa, żeby podejść do tego egzaminu. Okej, okay, czyli początek był tak jak mówisz dosyć dobry, później gdzieś tak po 3 miesiącach jakiś kryzysik, później gdzieś tam był ten trigger, gdzieś tam poczytałaś jakiś post i mówisz okej, okay, dobra, jednak spróbujemy i później po prostu powolutku do celu, tak? Dokładnie, tak. Fajnie, no fajnie. I tak w sumie jak się zawzięłam, to taki progres zrobiłam chyba w 2 tygodnie i przyszedł właśnie 4 lipca, nowy miesiąc, nowy tydzień, jeszcze zobaczyłam promocję właśnie na tym 10% chyba było, więc mówię, dobra, to pewnie teraz ten moment, więc spróbowałam i się udało. Chyba właśnie najgorsze jest to, co mówisz, że jakby początek był dobry, ale nie do końca wiedziałaś, jaką drogę obrać, no nie, bo jakby tak. Jest dużo takich, że tak bym powiedział, nie wiem, dróg rozwoju, tak, że możesz dokładnie w inwestycje, możesz dużo na przykład skalpować, możesz dłuższe pozycje, takie narzędzia, inne narzędzia, własne analizy, harmoniki i tak dalej, i tak dalej. Tak, wydaje mi się, dokładnie. Że to chyba jest najtrudniejsze na początku. Tak, no? Właśnie jest tego sporo, dlatego trzeba sobie... Ej, cześć bąbel! Dlatego właśnie poukładałam sobie to wszystko, obrałam sobie 2 strategie, którymi gram w sumie cały czas i no i opanowałam emocje, bo to jest też bardzo ważne. No ludzie sobie nie zdają sprawy, co? Myślą, że właśnie jak już poznają strategię, to już jest wszystko, nie? To już jesteśmy w domu, już koniec, dokładnie. Już tylko zarabiać pieniążki, a się okazuje, tak. Że kurczę, to dopiero początek tak naprawdę tej strategii. Tak, dokładnie. I powiedz mi, bo mówisz 2 strategie, tak? To jak zagrywasz? Jak właśnie wyglądają twoje gdzieś tam trady? No, zagrywam skalpera według zasad. A jeżeli chodzi o harmoniki... Nie, no niech powie, może coś tutaj źle mówisz. Chcę podpowiedzieć. Mamusiu, słucham. Daj mi tylko chwilę, mamusiu. Przepraszam, ale... Przepraszam, że zabieram mamusiu. Myślałam, że będzie siedział i oglądał bajkę, ale... Nie ma problemu, coś ty. Jak ma na imię? Max.
Maksiu. Powiedz, że ja gram w Raymana. Aha, on gra w Raymana, kazał przekazać, że gra. Super, super, super. No właśnie, i wracając do tematu harmoniki, generalnie przerzucam sobie na TradingView i tam sobie to analizuję pod siebie, dodatkowo jeszcze używam Fibo. Okej, okay, super. Czyli jakby wychodzisz od narzędzia, ale dorzucasz gdzieś tam swoją analizę i tak gdzieś tam... Tak, tak. Tak mi jest łatwiej, bo wcześniej jak grałam właśnie harmoniki i tylko właśnie ustawiałam wejście stop lossa i take profit, no to łapałam te stop lossy. A teraz właśnie okay. Jak zaczęłam sobie to analizować tak po swojemu, no to już widzę, że to działa i że idzie do przodu. Super. No i właśnie ten trading view bardzo mi pomaga, że przerzucam sobie to wszystko. Jasne, no ja w ogóle wychodzę z założenia, że jakby, może inaczej, większość właśnie nakłaniam, żeby robili to, co ty, czyli że fajnie, że mamy urządzenia, fajnie, że są jakieś tam powiadomienia, jakieś takie propozycje na handel i tak dalej, ale żebyśmy właśnie przerzucili to sobie na wykres, zobaczyli, co tam się dzieje, troszkę popatrzyli szerzej i właśnie znaleźli jakieś lepsze wejście, właśnie. Lepszy stop loss i tak dalej, i tak dalej. I pomalutku po prostu każdy te puzelki musi sobie ułożyć i po jakimś czasie nam pojawiają się efekty. No, dokładnie. Słuchaj, bo Patty tutaj zdobyła tak zwane konto fundowane. Czy możesz nam opowiedzieć plus minus, czym jest w ogóle takie konto fundowane? Jakby tutaj osoba na przykład nie miała pojęcia, czym w ogóle to jest. Zarabianie na nie swoich pieniądzach. Można tak powiedzieć. Ja tak właśnie mówię, tak, dostaje się kapitał i po prostu się nim, Maksiu, cześć, Maksiu. I po prostu się nim obraca. Tak, to jest właśnie fajne, że no już będąc, że tak powiem, bardziej zaawansowanym traderem, są tak zwane firmy prop tradingowe, jest ich naprawdę bardzo dużo, więc tutaj nie będziemy przytaczać konkretnej, ale wystarczy sobie wpisać po prostu w Google firma prop tradingowa, żeby chwilkę poczytać, bo właśnie istnieje możliwość otrzymania fajnego kapitału wcześniej jakby zdając taki egzamin, czyli pokazując, że faktycznie my wiemy, co my robimy, że umiemy zagrywać te pozycje, umiemy zarządzać ryzykiem, nie jesteśmy, że tak powiem, ryzykownymi traderami, tylko jesteśmy właśnie takimi, że umiem jakby rozsądnie zarządzać tymi swoimi pozycjami. No i właśnie padli tutaj niedawno, kiedy to było, z 2 tygodnie temu? 4 lipca zaczęłam egzamin. To, no tak, 2 tygodnie temu chyba, tak? Super. Jezu, ja nawet nie wiem, jak ja żyję, 26 jest. Jakoś, 2-3 tygodnie. No, jakoś tak. No i pierwszy etap w sumie zrobiłam w 2 dni, tak naprawdę te 8%. Okej. No ale tam wiadomo, trzeba dogrywać jeszcze przez te 5 dni tam jest tradingowych. Tak. Więc, ale grałam normalnie, tak po prostu normalnie puszczałam te trady, nie tylko otwórz i zamknij. No i potem drugi etap też w 3 dni zrobiłam go. No to szybciutko, to super. I przypomnij nam tutaj 0,5% ryzyka, tak, na trade? 0,5% ryzyka, dokładnie. Super, no to jest też coś tam, co właśnie polecamy, tak. 0,5% do 1% jest fajnie, poniżej może być trudno czasami, bo to trzeba bardzo dużo jakby pozycji gdzieś tam pootwierać, powyżej też jest trudno, bo po prostu można łatwo oblać egzamin, tak? No, dokładnie. 0,5% jest fajnie. No dobra, super, powiedz mi w ogóle, jakie, nie wiem, uczucia po tym, jak już było to, że okej, mam to, czy coś się zmieniło, czy po prostu przejęłaś to na chłodno, że fajnie, lecimy sobie dalej. To znaczy, wiesz co, no byłam strasznie szczęśliwa, jak już zobaczyłam, że, no, że mi się udało, że mam to konto, bo ja w ogóle do tego tak podeszłam, właśnie tak, nie wywierałam na sobie jakiejś takiej presji, że muszę to zrobić w te 5 dni. Mm-hmm. Absolutnie to sobie odpuściłam, bo jest przecież na to cały miesiąc na zrobienie tego egzaminu, pierwszego etapu. Jasne. No ale tak w sumie no, udało mi się, więc się bardzo cieszyłam. Do pierwszego egzaminu, pierwszego etapu podeszłam bez stresu. Drugi już tak bardziej się stresowałam, ale to chyba dlatego, że już wiedziałam, że tylko krok mały mnie dzieli od tego egzaminu. Tak, tak, tak. Tak. I no teraz już jak mam to konto, no to wiadomo, jest łatwiej, no bo nie ma tego targetu do jakiegoś tam ustalonego, tylko po prostu na siebie tam sobie
zarabiam i... Dokładnie. Tak, no właśnie dużo osób sobie nie zdaje sprawy, bo jakby pierwszy etap trzeba, że tak powiem, więcej procent uzbierać, w drugim etapie trzeba mniej, ale właśnie dużo osób mówi, o kurczę, ten drugi etap to łatwiejszy, bo mniej procent i tak dalej, ale jednak jest ta presja, nie, że kurczę, już pierwszy krok masz za sobą, już prawie to masz, ale no, to takie faktycznie te emocje dochodzą, no. Maksiu się niecierpliwi, tutaj bardzo. To jeszcze daj mi minutkę, dobra? Tak, minutka i kończymy. Dobra, pani, to tak, żeby nie przedłużając, powiedz może, czy masz jakieś, nie wiem, jedno, dwa zdanka, jedną, dwie rady dla osób, które właśnie zaczynają swoją przygodę w tradingu i coś im tam właśnie nie wychodzi, czyli coś takiego, co ty miałaś na przykład po 3 miesiącach, że właśnie coś tam, kurczę, taki, wiesz, zjazd motywacji, może to nie dla mnie, może coś tam. Czy masz taką właśnie jakąś jedną, dwie uniwersalne rady, co mogłabyś tutaj podpowiedzieć? No na pewno mi ten kryzys taki dał kopniaka, więc nie warto odpuszczać, jeżeli coś nie wychodzi, tylko naprawdę, jeżeli się chce, to trzeba po prostu cisnąć. No i zrobić wszystko tak po kolei, żeby właśnie nie robić tak jak ja robiłam, trochę to, trochę to, trochę to, tylko żeby sobie po prostu ułożyć swój plan w głowie i iść według tego swojego planu. No i emocje opanować, bo to jest straszne. No, emocje płatają figla. Dobra, Patryk, nie przeszkadzam ci więcej. Bardzo ci dziękuję, że znalazłeś czas się połączyć. Pozdrów synka i kurczę, dziękuję, mam nadzieję, że się widzimy niedługo, już nie na kamerce, tylko normalnie. Pewnie, jasne. Na razie, trzymaj się, wielkie dzięki, hejo.